Nie budujcie mi pomników. Czy naprawdę chodzi tylko o te 14 metrów wieży? A gdyby było 13,5, to już byłoby to dobrze? I my Ojcu Świętemu w wdzięczności zastanawiamy się, czy mamy postawić budę, bo 14 metrów to jest buda, albo billboard większy. Jestem pewna, że zostali zaproszeni wszyscy radni z tego okręgu. Ani mnie jako przewodniczącemu klubu Prawa i Sprawiedliwości, ani kolegom radnym Prawa i Sprawiedliwości z tego okręgu nie proponowano udziału w tej komisji. Tylko żeby ci mieszkańcy wokół tych kościołów mogli mieć możliwość decyzji, czy chcą przy kościele mieszkać, czy nie, ze względów na pewne uciążliwości, które są. Ludzie z parafii się wypowiadali, budujcie szybko, bo tam nie ma gdzie nogi włożyć. Witam serdecznie na kolejnej debacie z cyklu Wiara przyczyniła naszej wspólnej rozmowy. Jest ten oto projekt, który stoi przed nami, a cały problem trochę zaczepnie przede mnie był zaproponowany. Kto ma prawo, czy kto ma decydować o tym, jak będą wyglądały nasze świątynie? Chciałbym przedstawić głównych naszych, nazwijmy, panelistów, zaczynając od pani Małgosi Chmiel, przewodniczącej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska. I okazało się, że w sumie jest dwóch osobach, które reprezentuje również i Klub Platformy Obywatelskiej. Także ma dodatkową jeszcze funkcję. No, nie mogłaby się odbyć debata bez obecności księdza proboszcza Ryszarda Grossa, który będzie budował ten kościół. Jaki to się okaże? Parafii, która już spory czas temu została powołana. I oczywiście mamy na debacie autora projektu, który jest przed nami, pana Wiesława Kuścia. Witam serdecznie. Pan Kazimierz Muliński. W tym tej zasadniczej naszej części mamy przedstawiciela klubu PiS-u Grzegorza Strzelczyka. I witam koleżanki i kolegów, przedstawicieli różnych ruchów stowarzyszeń katolickich. Witam również przedstawicieli prasy. Myślę, że ta debata również ma ten drugi cel, poza taką spokojną rozmową. Chciałbym powiedzieć, że tu nie ma jakiejś strony jednej czy drugiej, która będzie ze sobą walczyła na ringu. Mamy spokojnie problemu, który jest, i to są jak gdyby dwa problemy. Raz, po pierwsze, że tych debat i dyskusji takich publicznych o problemach Gdańska jest bardzo mało i myślę, że one powinny być coraz częściej organizowane. Takie, że spokojnie, że danych merytorycznych dyskusji. Tym razem ta dyskusja ma właśnie dotyczyć tego problemu w przestrzeni, wiara w przestrzeni publicznej. Wiemy również, ja śledząc dyskusję na łamach prasy, mam tak zwane uczucie mieszane w stosunku do tego, co się tam ukazywało. I myślę, że to też ma, ta dyskusja powinna mieć taki walor informacyjny dla prasy, żeby pokazać po prostu, jak to wygląda. Mam nadzieję, że taki ona będzie miała, żeby się nie rozgadywać, bo jesteśmy trochę spóźnieni. Ja proponowałbym właśnie taki porządek naszej debaty. Pierwszy głos poprosiłbym księdza proboszcza, później autora projektu, panią Małgorzatę Chmiel jako tą, która będzie reprezentowała, nazwijmy, no tak się składa, i urząd, i samorząd, bo chciałbym dać jeszcze jedną uwagę, dlaczego nie ma tutaj przedstawicieli urzędu, bo to jest być może istotna sprawa. Otóż pan prezydent stanął na stanowisku, że ta debata byłoby dobrze, gdyby się odbyła po konsultacjach, które się w tej chwili odbywają. To jest po pierwsze. Po drugie, nie chciał, aby urząd był stroną, żeby zrozumiano, że urząd jest stroną w tej debacie. Twierdzi, że jeżeli miałby mówić o jakiejś stronie, to tą stroną powinien być samorząd, czyli rada. To jest tyle. Myślę, takiej wstępnej uwagi, a z mojej strony chciałbym powiedzieć jedną uwagę, dlaczego akurat teraz ta debata się toczy.
Głównie z tego powodu, że jeżeli mamy, nawet jeżeli są konsultacje, to takich debat powinien być szereg, nie tylko jedna, ale i wiele debat. I to nie przed samym ogłoszeniem konsultacji, ale w trakcie. I nie, znaczy po, na pewno te debaty jeszcze będą trwały. Myślę, że nie zamykamy tego problemu i myślę, że warto rozmawiać o całym tym problemie, który nie oczywiście tak do końca mówię bez sensu, ale to jest moje zdanie i być może w trakcie debaty uzasadnię je w którymś tam momencie. Wynika to z wielu powodów i myślę, że to należałoby to chyba spojrzeć od samego początku, od samego jądra, skąd się to wzięło, od samej podjęcia decyzji. Myślę, że to i miejsca decyzji tych wszystkich spraw, które się z tym wiążą. To z mojej strony tyle. Chciałbym prosić właśnie księdza proboszcza o wprowadzenie do problemu. Ksiądz Ryszard Gnos, proboszcz parafii błogosławionego Jana Pawła II w Gdańsku Ostrowicach. Jak już tutaj Pan wspomniał na samym początku, parafia istnieje niecałe jeszcze 2 lata, chociaż pierwszy mój dekret był z datą 1 marca 2011 roku, ale wtedy jeszcze, jak wszyscy doskonale wiemy, nie było błogosławionego Jana Pawła II. Biskup, ksiądz arcybiskup metropolita gdański 1 marca 2011 roku powołał mnie do zorganizowania ośrodka duszpasterskiego i przygotowania tej budowli kaplicy na początku, żeby zorganizować duszpasterstwo w tym miejscu. Po właściwie 2,5 miesiąca, kiedy już było wszystko przygotowane, wszystkie pozwolenia, łącznie na budowę kaplicy z częścią mieszkalną, ksiądz biskup 7 czerwca erygował nową parafię pod wezwaniem już wtedy błogosławionego Jana Pawła II. I w lipcu rozpoczęła się budowa kaplicy. Parafia powstała z 2 macierzystych parafii. Z parafii świętego Jacka w Straszynie i z parafii świętego Judy Tadeusza w Gdańsku. Obecnie parafia liczy 3207 osób, ale wcześniej jeszcze 11 grudnia, kiedy została ta kaplica poświęcona uroczyście przez księdza metropolitę, od tego dnia codziennie są tam sprawowane sakramenty, codziennie jest msza święta, ale wcześniej jeszcze razem z miastem kuria rozpisała konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt kościoła jako wotum wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II. Za te 27 lat, jakie Jan Paweł II, Polak, rodak nasz, prowadził nas tą drogą piotrową do Jezusa Chrystusa. I za to ksiądz arcybiskup właśnie poprzez tą myśl budowy tej świątyni, jako cała nasza archidiecezja, chciał wyrazić wdzięczność wszystkich mieszkańców całego Trójmiasta, całej naszej archidiecezji, budując właśnie w tym miejscu, w tym takim, można powiedzieć, szczególnym, gdzie są sami młodzi ludzie, właśnie ten kościół. I w maju rozpoczął się konkurs urbanistyczno-architektoniczny. We wrześniu został zakończony. Oczywiście wszystkie te kościoły, które zostały na tym konkursie zaprezentowane, nie oddały tego, na co były oczekiwania, ale po rozmowach, po pracach, po dyskusjach wspólnie komisja kościelna wybrała właśnie ten projekt, który tutaj stoi przed nami, autorstwa pana doktora Wiesława Kupścia, który jest tutaj przed nami. Bardzo bym prosił, aby też zaprojektował właśnie tą świątynię, ten kościół i to całe zagospodarowane miejsce
na tej działce, która liczy hektar 200. Dziękuję bardzo. Proszę pan rektor. Proszę nasić ten tam. Dzień dobry Państwu, Wierzchowku, wsiarchitekt. Gdybym miał zaprezentować Kościół, to problemem jest takim do wyeksponowania jest lokalizacja tego kościoła. Tak jak ksiądz proboszcz powiedział, działka obejmuje około 1 hektara powierzchni, usytuowana pomiędzy trzema ulicami, pomiędzy ulicą Wielkopolską, która idzie tu w górę do ronda, ulicą Ofiar Grudnia i uliczką, obecnie jeszcze jej nie ma, ulicą, przyszłą ulicą Michania. W skali takiej szerszej, to można powiedzieć, że na wschód od ulicy Wielkopolskiej znajdują się te trzy bloki mieszkalne osiedla Habenda. Tutaj na południe od ronda, wyżej niż rondo, dzisiaj teren jest niezabudowany, ale w planach przeznaczony na taki ośrodek usługowy mały dla tego osiedla. Natomiast na zachód, za ulicą Michania, teren też jest niezabudowany, przeznaczony jest na budownictwo mieszkaniowe, raczej niedużej wysokości. Natomiast na północ od kościoła, w odległości około 50 metrów, równolegle do ulicy Ofiar Grudnia, tam będzie wytyczona jest trasa ulicy Nowej Świętokrzyskiej, słowem kościół, i jeszcze dalej na północ od Nowej Świętokrzyskiej aż do Darżlubskiej, teren przeznaczony jest na centralny ośrodek usługowy dla dzielnicy Łostowice. Można powiedzieć tak, że kościół zlokalizowany jest pomiędzy dwoma ośrodkami usługowymi. Gdzieś padły zarzuty, że kościół wyprze usługi. No więc nieprawda. Plan, który zresztą jest opublikowany na stronie internetowej parafii, mówi wyraźnie, że tu mamy pewną strukturę jednostek usługowych. Ta jednostka podstawowego stopnia osiedlowa znajdzie się tutaj na południe od ronda, a ta wyższego stopnia centralna dla dzielnicy na północ, około 100 metrów za kościołem. Pewnym problemem również była kwestia, na pewno tu za chwilę będzie podnoszona, odległości od kościoła do budynków mieszkalnych. Ta makieta jest zrobiona w skali 1 do 150. Domy mieszkalne znajdują się na wschód od ulicy Wielkopolskiej, ale nie przy jezdni, tylko w odległości określonej linią zabudowy. Gdybyśmy zobaczyli, że tu jest tak na oko od budynków do kościoła, na oko 80 cm, to jest, przekłada się na odległość około 105-110 metrów. Mało tego, wspomniałem, że tu od tej naszej strony jest kierunek południowy, czy słońce, słoneczko z tej strony świeci w południe. Nie ma żadnych możliwości, żeby cień padł w odwrotnym kierunku na budynki mieszkalne. Też pewnym problemem do wyjaśnienia byłaby kwestia wysokości kościoła, więc jeśli budynki mieszkalne mają od terenu do kalenicy około 16 metrów, no to można powiedzieć, że ściany boczne kościoła, one są dosyć tam widoczne z boku, one mają 8 metrów, do linii kalenicowej dachu jest dokładnie 21 metrów. Natomiast wieża, o której się tak dużo pisze i mówi, ma do podstawy, do tego grubszego momentu, ma 35 metrów, potem ten słup dwudzielny ma 5 metrów, czyli do podstawy krzyża
i mamy 40 metrów. Może to nie jest najlepszy moment, ale ja zabrałem dla porównania taką makietkę, którą akurat moja córka studiuje na Wydziale Architektury. Coś studenci robią w centrum Wrzeszcza, tam gdzie powstał budynek biurowy, ten wieżowiec we Wrzeszczu, to ten budynek ma 84 metry wysokości. Obok, tu na dole, jest czteropiętrowy dom mieszkalny i całe osiedle mieszkaniowe, stare, na zapleczu. No, można powiedzieć tak, że pół Wrzeszcza w cieniu się pojawi tego wieżowca. Mało tego, w tym domu będzie pracowało około 1500 ludzi. Codziennie przemaszeruje w prawo w lewo 1500 ludzi. Część przyjedzie samochodami. Padło takie pytanie w internecie, czy tu były konsultacje społeczne. Gdybyśmy porównali do kościoła, to ten wieżowiec byłby dwukrotnie wyższy niż ta ażurowa wieża. Tylko że on nie ma struktury jak ażurowy słup, tylko jest to szafa o szerokości 45 metrów. Ja chciałem powiedzieć, że tu w trakcie pracy spotykaliśmy się z różnymi momentami i nikt z nas nie jest przeciwko budowaniu pięknych biurowców we Wrzeszczu czy gdziekolwiek. Jesteśmy dumni, że w Gdańsku powstaje tak piękny biurowiec, ale jesteśmy zszokowani pewną polityką, że wobec takiego obiektu, który nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo będzie uciążliwy nie dla mieszkańców Gdyni czy Tczewa, ale dla tych sąsiadów, jak bardzo będzie problematyczny. Nikt ich o zdanie nie pytał. Natomiast organizowanie referendum społecznego czy sondażu na temat kościoła jest pewnym elementem politycznym. I ja, jeśli mógłbym coś zaproponować, to chciałbym powiedzieć tak od siebie, że jesteśmy tu w wspaniałym gronie, w tym miejscu takim uświęconym. Mówimy o sanktuarium pod wezwaniem błogosławionego Jana Pawła II i mamy w pamięci wizytę papieża w więzieniu, jego rozmowę z bandytą, z przestępcą. Nie chcę porównywać, że broń Boże, organizatorami referendum byli ludzie, którzy działali w złej wierze. Myślę tylko o tym, że obliguje nas kategoria chrześcijańskiej miłości również do organizatorów referendum. Chciałbym powiedzieć, że mam wrażenie, że oni wygrali to referendum. To znaczy, referendum się prawie odbyło i ludzie powiedzieli w 90%, nie interesują nas te polityczne aspekty. Mamy zaufanie do parafii, do proboszcza, do tego, co tu będzie realizowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Rozumiem, że autor projektu jest przywiązany do niego, uważa, że jest jedynie słuszny i my uważamy też, że my jako katolicy powinniśmy decydować o tym, jak będą wyglądały nasze świątynie. Jest jeszcze urząd, są radni, którzy mają też swoje zdanie na ten temat uzasadnione i nie chcąc w jakiś sposób narzucać, czy też usiłować znaleźć jakieś podstawowe przyczyny, dlaczego podjęli taką decyzję, poprosiłem panią Małgorzatę Chmiel, koleżankę, zresztą kiedyś wspólnie byliśmy radnymi, o to, aby
również z punktu widzenia samorządu powiedziała, dlaczego mamy taki irwetes w sprawie, której wydawałoby się tego irwetesu i tej całej wrzawy, która wybuchła, no, mamy ją. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałabym się odnieść do mojego przedmówcy, pana projektanta tego kościoła, i protestuję przeciwko temu, że konsultacje są elementem politycznym. Występuję tu w kilku rolach, tak się złożyło. Jestem architektem, więc mogę ocenić to pod względem architektury i muszę powiedzieć, że tak jak ksiądz proboszcz powiedział, że kuria z miastem rozpisała konkurs architektoniczny poprzednio i wygrała praca, która się wszystkim w większości w gronie architektów bardzo podobała. Bardzo żałujemy, że nie zostanie ona zrealizowana. Oczywiście rozumiemy, że to inwestor decyduje, w tym wypadku kuria. Kuria się zdecydowała na inną architekturę. Jestem również tutaj, występuję z państwem jako radna z klubu Platformy Obywatelskiej, jako przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego, która to komisja będzie opiniowała plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą, sporządzającym plan jest prezydent, ale to radni uchwalają ten plan i opiniują. W związku z tym, że właśnie u nas w gronie radnych były ostre dyskusje na temat, czy dopuścić 40 metrów wysoki kościół, czy nie dopuścić, czy w momencie, kiedy ksiądz arcybiskup zamieniał się z miastem na teren, ja przypominam, że poprzednio teren przy ulicy, osiedle zdaje się Świętokrzyskie, tak, był przeznaczony na ten kościół. Niemniej w czasie rozmów z miastem za ogólną zgodę nastąpiła zamiana tych terenów. W związku z tym my mieliśmy dużo w gronie radnych, dużo wątpliwości, czy akurat w tym miejscu powinien powstać tak wysoki kościół. Do tego dołączyli się mieszkańcy i oczywiście były głosy za i były głosy przeciw. Natomiast nie nam, radnym, decydować, co mieszkańcy chcą, zwłaszcza jeżeli jest tak trudny problem, złożony, że tak powiem, bo natury również etycznej, nie nam decydować, co mieszkańcy chcą pod swoimi oknami. Dlatego zdecydowaliśmy się na te konsultacje, żeby mieszkańców zapytać i odpowiedzialnie chciałam powiedzieć, że taki, jaki będzie wynik tych konsultacji, takie będą zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego, które będziemy jako klub Platformy rekomendować. Dostosujemy się całkowicie do głosu mieszkańców. Jeśli chodzi o wysokość tego kościoła, to nie wiem, dlaczego tutaj państwo mówili o zacienianiu, natomiast mieszkańcy podnosili takie zarzuty, że kupując mieszkania lub tak zwane dziurę w ziemi, państwo wiedzą, że był taki okres, kiedy się kupowało, oglądali plany zagospodarowania tego terenu i na działce, którą obecnie rozporządza kuria biskupia, był zapis pod usługi. Pod usługi to każdy to rozumiał, zresztą takie były interpretacje, że to jest sklep, apteka, przychodnia. I nagle budowany jest tu kościół i nawet osoby wierzące z okolicy twierdziły, że w porządku ten kościół, tylko nie pod moim domem, ja nie chcę, żeby kilka razy w ciągu dnia, w sobotę, w niedzielę częściej, dzwoniły dzwony. Gdybym ja wiedział, to bym się zastanowił. Oczywiście jest wiele osób tutaj bardzo wierzących i twierdziły, że kościoły są jak najbardziej potrzebne, tylko żeby ich wcześniej uprzedzić, nim oni kupili te domy, te mieszkania, bo oszczędzali całe życie i akurat na tą działkę się zdecydowali, dlatego że to blisko zabudowań usługowych. I w następnej roli też występuje osoby wierzące, która jak najbardziej się zgadzam tutaj z moimi przedmówcami, kościoły jak najbardziej należy budować, ale chciałabym, żeby te kościoły były budowane z pokorą
rozmów z mieszkańcami. Tak na przykład, jak był, jak jest budowany w tej chwili kościół w Osowej. Z ostatniego czasu jest to jedyny, który znam, który jest w tej chwili budowany. Były dyskusje z mieszkańcami, były dyskusje z wiernymi. I był zapis w planie zagospodarowania, jest tak dokładny, który dokładnie określa wysokość kościoła, wysokość wieży, dokładnie określa parametry objętościowe i wysokościowe tego obiektu. Jest to naprawdę ładny kościół, powstaje. Proszę tam pojechać i zobaczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Mamy pewien pogląd na sprawę, o której rozmawiamy. Zanim oddam głos koledze Grzegorzowi Szczycykowi, przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącemu klubu, i tylko chciałbym przypomnieć to, o czym już mówili, o tej wysokości, że pewne rzeczy demonizujemy, tak mimo wszystko uważam, zwłaszcza patrząc na tę propozycję około niedaleko budowanego kościoła w takiej samej zabudowie, który też liczy 40 metrów, tak nawiasem mówiąc, a na Osowej, o ile pamiętam, też ten kościół ma 30 metrów. O ile pamiętam, to są kościoła ze zwierząt. Także to, te różnice generalnie w wielkości między 20 a 40 metrów, one są stosowane i budowane poza kościołami, które są rzeczywiście, jak na przykład na Przemorzu, gdzie on jest w środku dzielnicy i w zasadzie architektura nie bardzo coś podoba, tak przypomina kościół. To jest inna rzecz. Kościół jako wierzący pewną wrażliwość co do architektury i co do tego, jak ma wyglądać architektura sakralna, mamy. Tak nawiasem mówiąc, też jeszcze przepraszam, że wtrącę się co do projektu, który ja osobiście, co do projektu, który został wybrany w pierwszym konkursie, to mam dużo wątpliwości, zwłaszcza, że zgadzam się tutaj z tymi wszystkimi, którzy opisali go, że bardziej przypomina galerię handlową niż kościół. I podałbym kilka kościołów, zwłaszcza z kościołem Świętego Jacka, właśnie między innymi, który tutaj strasznie był wymieniony, ale akurat kilka jeszcze innych kościołów, które są budowane, które rzeczywiście ta architektura jest i nowoczesna, i przypomina architektura sakralną. Proszę bardzo. Czy ja mogę, przepraszam, tak, jeszcze odwodzeń, chciałabym do mojego kolegi się odnieść. Nie w tym jest problem w tej wysokości, tylko w tym, że najpierw w Osowej, najpierw był kościół, potem ludzie tam kupowali mieszkania z pełną świadomością, że będą mieszkać przy kościele. I dajmy ludziom szansę wyboru, szansę decyzji, podjęcia. Tutaj ludzie kupowali mieszkania ze świadomością, że będą mieć budynki i swoje mieszkania obok działki usługowej z usługami typu sklepy, apteki. I w tym wypadku ich tutaj kościół zamiast tych sklepów, apteki, które będą oczywiście kawałek dalej, no bo w każdym osiedlu kilka jest ośrodków, tutaj wydaje mi się, że powinniśmy mieszkańców posłuchać, czy się na coś takiego zgadzają. Proszę kolega. Sekundę, jeszcze kolega Smoliński. Chciałbym zadać pytanie. Zaraz będzie czas na zadanie. Kolega Smoliński jeszcze. Adwokat Kazimierz Smoliński. Mamy tutaj do czynienia z pewnym zasadniczym prawem własności, tak, kwestią wolności w zakresie dysponowania swoim prawem. Stoimy w tej chwili wobec takiej sytuacji prawnej, że właścicielem gruntu jest już w tej chwili kościół, czy to parafia, czy diecezja, tak, czy kuria. I mówienie o tym, że mieszkańcy takie lub inne oczekiwania mieli, no w tej chwili moim zdaniem jest już bezprzedmiotowe, bo miasto powinno takie decyzje czy takie konsultacje podejmować, zanim dokonało zamiany. Tak? Jeżeli miasto dokonało zamiany, to sprawa w tym zakresie jest już przez miasto rozstrzygnięta. Tak? Miasto podjęło decyzję, że w tym miejscu w ramach istniejącego planu, przecież nie zmieniono planu, plan w zakresie usług przewiduje również funkcję sakralną. Jeżeli takiego zapisu... Ale do 14 metrów. Zaraz do tego dojdziemy. W związku z tym, że plan przewidywał możliwość budowy kościoła, to każdy, kto powinien jakąś wiedzą się
no, posiadać wiedzę lub zasięgnąć konsultacji, mógł przewidzieć, że w tym miejscu Kościół również może powstać, bo taki plan jest obowiązujący, uchwalony przez Radę Miasta. Z drugiej strony z kolei właściciel gruntu zgodnie z artykułem 4 prawa budowlanego, tak, ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem oczywiście spełnienia wymogów przepisów, tak, związanych z zamierzeniem budowlanym zgodności z przepisami. I tutaj tym przepisem, oprócz oczywiście tam ustawy o planowaniu, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. I muszę stwierdzić, że w swojej wieloletniej praktyce, już mogę powiedzieć kilkadziesiąt lat, jestem prawnikiem, nie spotkałem sytuacji, żeby w przypadku budowy obiektu sakralnego, tak, samorząd nie wpisał tak zwanej dominanty, tak, wysokościowej. Tak. Zawsze jest dodatkowo i to jest tylko kwestia zmiany planu w zakresie opisu. Tak. To jest kilkumiesięczny, że tak powiem, proces, tak, zmiany planu, że tam, gdzie jest funkcja sakralna, tam się wpisuje dominantę wysokościową, że po prostu w Polsce się nie buduje obiektów sakralnych bez tej dominanty wysokościowej w postaci wieży, czy to elementu, który jest tak, wieży, dzwonnicy, tak, czy który jest elementem budynku, czy też wolno stojący obok i tak dalej. Więc w momencie, w którym miasto zdecydowało się na dokonanie zamiany i w tym planie, który był, to można powiedzieć, że miasto podjęło decyzję świadomie, że w tym miejscu Kościół nie powstanie. Zamieniamy się, ale tam Kościół nie może powstać, bo nie wyobrażam sobie budowy Kościoła jeszcze w takim konfiguracji terenu, o której to mówił pan architekt, pan doktor, tak, że de facto ponad grunt to byłoby tylko tam, znaczy poniżej, tak, bo on jest pewnym obniżeniem, tak, poniżej istniejącej dookoła zabudowy. No, tak się obiektów sakralnych w polskiej przestrzeni nie buduje. Myślę, że na świecie też nie. Tak. Może gdzieś kościoły niechrześcijańskie budują takie formy podobne do Biedronki, ale w naszej tradycji zarówno architektonicznej, jak i sakralnej, tak, takich obiektów się nie buduje. Więc w tym zakresie trochę miasto, że tak powiem, rozlało mleko, tak, i teraz próbuje konsultacjami to przykryć. Oczywiście, no formalnie konsultacje się odbędą, tak? Wiemy, jakie jest zaangażowanie, tak? Kilkadziesiąt osób jest zaangażowanych w te konsultacje. Jeżeli Państwo uważacie, że to spełni oczekiwania, to oczywiście, no przez kilkadziesiąt osób można nawet, już nie mówię o jakiejkolwiek manipulacji, tak? Bo tego nie zakładam. Natomiast formalnie, no, będą te konsultacje, tak? Te kilkadziesiąt osób przyjdzie, reszta, tak jak powiedział pan doktor, tak, tu architekt czy ksiądz proboszcz, tak, nie składa żadnego sprzeciwu, nie sprzeciwia się takiej formie w ogóle umiejscowieniu kościoła, bo co do formy, myślę, że ani mieszkańcy, ani władza, no, nie ma prawa oceniać, tak, jak właściciel, w jakiej formie i jaką bryłę chce wybudować. Tak. To jest już potem etap postępowania administracyjnego w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę i w tym zakresie to jest kwestia tylko spełnienia wymogów. Więc moim zdaniem teraz jest próba jak gdyby ucieczki od tej może niefortunnej decyzji, ale jednak dokonanej. Tak. Trochę się na to nakłada i tu zgadzam się z panem doktorem, że troszeczkę jest próba też przykrycia tego konfliktu, który ma moim zdaniem trochę wymiar polityczny, bo już się na przykład próbuje też, tu media próbują mówić o tym, że przecież nastąpiła też zamiana gruntów między diecezją Parku Oliwskiego, tak, a terenem na Szkotach. No przecież wiemy, że tam nie nastąpiła ekwiwalentna wymiana gruntów, tylko za 1/3 powierzchni, którą w ramach parku otrzymało miasto, tak, to tylko 1/3 została przydzielona diecezji, także tutaj była zdecydowana korzyść po stronie samorządu i potem mówienie, że miasto rozdaje za złotówkę. Taki jest zwyczaj w samorządach i to można powiedzieć, że w większości samorządów za to symboliczne 1% się tereny przekazuje. A poza tym tutaj też był ukłon ze strony diecezji, tak, że zdecydowało się ten cel publiczny, jakim jest park, tak, bez żadnych problemów przekazać, w zamian za mniejszy teren. Więc też mówienie nieprawdy w tym zakresie też jest pewnego manipulacją, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Myślę, że to tyle, potem będziemy... Jeżeli mogę się odnieść do tego, panie mecenasie, nie będziemy teraz rozmawiać o manipulacji na temat zamiany terenów z Parkiem Oliwskim, ze Starymi Szkotami czy Nowymi Szkotami, bo nie w tym temacie się dzisiaj zebraliśmy. Ani pan, ani ja nie widzieliśmy umów, nie czytaliśmy, jakie zostały zawarte.
Ja wiem trochę inaczej niż pan tutaj przed chwilą powiedział, ale naprawdę nie po to się tutaj zebraliśmy. Zebraliśmy się tu po to, żeby dyskutować na temat kościoła na Ostowicach. I tu zgadzam się z panem mecenasem, rzeczywiście w planach zagospodarowania przestrzennego powinna być zapisana wysokość dzwonnicy. Na temat wysokości obiektu nie mówi nic prawo budowlane, mimo że pan architekt mówił o tym w programie telewizyjnym u pana Trusa, to nieprawda, mówi o tym tylko rozporządzenie i to w sposób niejednoznaczny, dlatego w naszych planach zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku, nie tylko w Gdańsku, dokładnie opisujemy wysokość wieży. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze kolega. Grzegorz Szczerczyk, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska. Proszę państwa, przyjmując zaproszenie Waldemara na dzisiejszą dyskusję, nie bardzo rozumiałem tytuł, a właściwie główny rdzeń tej dyskusji, bo tak naprawdę o tym dyskutujemy. Bo sprawa tego kościoła, tej konsultacji jest jak najbardziej polityczna i to jest w ogóle poza wszelką dyskusją. Na odpowiedź pana architekta, dlaczego tam nie pytano we Wrzeszczu mieszkańców okolicznych domów, nie konsultowano, nie rozpisywano tego. Bardzo prosta sprawa, bo tam był inwestor prywatny, komercyjny, a tutaj jest kuria. I to jest odpowiedź. To po pierwsze. Po drugie, powtórzę to, co powiedziałem na sesji w lutym, kiedy ta uchwała o konsultacjach była procedowana. Tak się dziwnie składa, że w Gdańsku w ostatnich latach podejmowano szereg kontrowersyjnych, kontrowersyjna decyzja reformy czynszowej, marsze po mieście pustych garnków, manifestacje w Radzie Miasta Gdańska, manifestacje podczas obrad Rady Miasta Gdańska, przed Radą Miasta Gdańska. Nikt nie próbował konsultować niczego. Następne trudne kontrowersyjne decyzje. Zamykanie szkół, protesty młodzieży, protesty rodziców, protesty nauczycieli. Nikt nie pytał o zdanie w formie konsultacji mieszkańców, których tego bezpośrednio i żywotnie dotyczyły te kwestie. Wreszcie ten przykład, bo to była takie swego rodzaju kuriozum. Ta uchwała była procedowana na sesji lutowej i na tej samej sesji, gdzie przyjmowano znowu kontrowersyjną ustawę o gospodarce odpadami. Prezydent Lisicki i Platforma Obywatelska, tak przywiązana rzekomo do konsultacji społecznych, konsultowała zupełnie inny projekt w przeciągu ostatniego ubiegłego roku, forsując rozwiązanie metody ryczałtowej. Potem, skoro premier powiedział w Białymstoku, że nie może tak być, że jego minister arabski będzie płacił stosunkowo niską opłatę, bo ma duży dom, natychmiast, bez żadnych konsultacji, prezydent Lisicki zmienił koncepcję i Platforma Obywatelska przeforsowała metodę powierzchniową, pomijam kwestie ekonomiczne, stawek tych rzeczy. Także ja pokazuję tylko właśnie, jak się traktuje obywateli, jak się traktuje konsultacje. Wreszcie ta kwestia, przechodzimy do tego kościoła. Dlaczego się pyta tylko najbliższe otoczenie i kwartał ulic, który jest bezpośrednio przyległy do kościoła? Zapytajmy wszystkich parafian tej parafii, jaki kościół, jaką świątynię chcą mieć. Koleżanka Chmiel mówi, że jest katoliczką, ja również i doskonale w związku z tym Ogosia wiesz, że my jako katolicy mamy prawo chodzić do każdego kościoła na całym świecie katolickiego, a nie tylko w tej konkretnej dzielnicy i to tylko, i w związku z tym pytamy, bo tak jest wygodnie, kwartał 4 czy 5 ulic. Zapytajmy wszystkich w parafii. Poza tym jeszcze następny wątek, o którym tutaj jestem trochę zdziwiony, bo tutaj teraz mówię jako do przewodniczącej komisji bardzo istotnej w tej sprawie. Myśmy tą uchwałę w trybie nadzorczym zaskarżyli, czy zwróciliśmy panu wojewodzie uwagę, że uważamy, że ona jest niezgodna generalnie z ideą, bo trzeba byłoby rozszerzyć przynajmniej konsultacje na całą parafię, a nie tylko na ten kwartał ulic. W odpowiedzi dostaliśmy, oczywiście wojewoda nie widział powodu do uchylenia tej uchwały, ale tutaj nie koresponduje to, co jego konkluzja w stosunku do tego, co powiedziała przewodnicząca komisji, bo teraz o tym mówię. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w sposób jednoznaczny w paragrafie 1 ustęp 3 i 4 określa, że konsultacje mają charakter opiniodawczy, a wynik konsultacji jest niewiążący. Zatem odnosząc się do podniesionych przez panów wątpliwości, należy stwierdzić, że rezultat konsultacji społecznych nie stanowi podstawy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I w związku z tym troszeczkę jestem zaniepokojony tym stanowiskiem przewodniczącej komisji, bo jakby, czy wojewoda z Platformy Obywatelskiej mówi jedno, a radna Platformy Obywatelskiej przewodnicząca komisji mówi drugie, czyli Komisja Polityki Zagospodarowania Przestrzennego i Polityki Ochrony Środowiska jest ważniejsza niż wojewoda? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałabym się tylko odnieść do kolegi. Ja rozumiem, że kolega jest z opozycji i musi atakować, tylko szanowny koledze, szanowny kolego,
Proszę nie takimi słowami, że wojewoda z Platformy, my z Platformy. Wyraźnie powiedziałam panu, że po to i państwu, po to te konsultacje zostały ogłoszone, żebyśmy my, radni, dostosowali się do głosu mieszkańców i zadecydowali w ramach nie tylko Komisji Rozwoju Przestrzennego, której jestem przewodniczącą, jak pan powiedział, ale również jako wszyscy na sesji plenarnej Rady Miasta Gdańska, zadecydowali o kształcie zapisów tego planu. I tutaj mogę w imieniu naszego klubu powiedzieć, zadeklarować, że klub, mimo że dobrze wiemy, że nie jest to prawnie obligatoryjnie, przecież my znamy prawo, to nie jest prawnie konieczne, żeby uwzględnić wynik konsultacji. To jest opiniodawcze, dla nas pomocne, żebyśmy my wiedzieli, czego mieszkańcy sobie w tym miejscu życzą i żebyśmy my wpisali to w plan. I deklaruję, że to wpiszemy. W zależności od wyniku konsultacji, takie będą zapisy planu zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję. Dlaczego mówi się tylko o kilku, o tych 100 głosach czy 200 głosach, które są przeciwko, a nie mówi się o 600-700 głosach, które ja zbierałem kilkokrotnie i to zawsze zostaje gdzieś. Ci ludzie też kupowali mieszkania, ci ludzie też wydali swoje ostatnie pieniądze i chcą ten konkretny projekt. Dodatkowo jeszcze jedna parafia się zgłosiła, proszę księdza, my księdzu chcemy pomóc. Zebrali w innej parafii 700 podpisów. Nigdzie ja tego nie słyszałem, tylko się ciągle mówi o 100, którzy nie chcą i dla 100 osób robi się konsultacje. I też jest wprowadzenie w błąd ludzi, bo się mówi o zamieszkałych, nieprawda, o zameldowanych. I sam plakat już wprowadza ludzi w błąd i ludzie jadą na konsultacje i się muszą wyjść, bo nie mogą zagłosować. Kupili mieszkania, mają własność mieszkania, tylko nie mają dowodu, bo będą brali ślub i nie będą co miesiąc się zameldowywać i co miesiąc wyrabiać nowe dokumenty. I taka jest prawda. O tym nikt nie mówi, bo o zamieszkaniu. Ja też tam mieszkam. Byłem na konsultacjach, panie się pytają, nie ma Jana Michonia. Ja pokazałem na plakacie obręb Michonia. Nie ma takiej ulicy. O czym my rozmawiamy? Ja tylko chciałem nadwrócić do koleżanki Chmiel, bo wywołałem tu do tablicy, więc ja przypomnę, że Małgosiu, byłaś łaskawa sama powiedzieć, że my radni. Nie, więc ja chciałem tylko doprecyzować. My radni Platformy Obywatelskiej. To po pierwsze. Po drugie, to, co, o czym teraz też mówił ksiądz właśnie. Dlaczego się robi konsultacje, nawet mówię, nie w parafii, nie w dzielnicy, bo ja, nawet wojewoda w swoim piśmie zwraca uwagę, że ta forma konsultacji, która została tutaj przyjęta, jest ułomna. I na tej podstawie, to teraz na co zwrócił też ksiądz proboszcz uwagę, będziecie podejmowali państwo z Platformy Obywatelskiej konkretne decyzje, to co pani przed chwilą zadeklarowała, pani radna. Dziękuję. Ja chciałam tylko powiedzieć jeszcze do księdza proboszcza, chciałam się odnieść, nie 100, Komisja Rozwoju Przestrzennego, nie wiem o jakich podpisach ksiądz proboszcz mówi, oczywiście uznaję, że mówi to, co pani wiedział. Pani Natomiast dwa razy pani osobiście zaniosłem podpisy. To wiem. Przyniosę kopię, jeśli ale pani nie ma. Proszę księdza, ja to wiem, tylko nie wiem o jakich podpisach ksiądz proboszcz mówi, tych, którzy byli przeciwko Kościołowi. My jako Komisja Rozwoju Przestrzennego dostaliśmy listę 200 podpisów. To ja dostarczę pani podpisy, które były przeciwko. Ja mam ale też. Ale ja mam je. To a pani mówi, że nie wie, o czym ja mówię. Ale za, pani też dostała. A przeciw pani mówi, że nie wie, a teraz pani wie, że wie. Nie, te za konsultacjami, nie za kościołem. Uspokójmy może, znaczy przepraszam, uspokójmy to, przepraszam, moment, tam jest mikrofon, proszę. Uspokójmy trochę tą dyskusję. Zdaję sobie sprawę, że po raz pierwszy w Gdańsku mamy do czynienia z taką sytuacją, w tak zaognioną. I to na nieszczęście dotyczy to Kościoła i rzeczy, która nie powinna mieć miejsca, zwłaszcza, że jest to kościół poświęcony Janowi Pawłowi II. I chcę powiedzieć, że to, żeby zorganizować tę debatę, było głównie tym powodowane, bo ja nie potrafiłem sobie jakoś wyobrazić
sytuacji, gdzie przez tyle lat powoływaliśmy się na Jana Pawła II, na to, co głosił, na to, co mówił, że wszyscy byliśmy zauroczeni nim. Zawsze powtarzaliśmy, że wszyscy słuchają Jana Pawła II, ale nikt nie potrafi zrozumieć tak do końca, co on mówi i zastosować tych słów, które on do nas kieruje. I przyznam się, że mogę w jakimś sensie zrozumieć, że przydzielono działkę na cele kultu religijnego w momencie, kiedy był zagospodarowany plan przestrzennego przygotowany, kiedy wyznaczono już pewne parametry tej działki. I tutaj rzeczywiście jest problem tej kwestii. Zgadzam się, że to należałoby w jakiś sposób w naszej dyskusji też zauważyć, ale tak jak kolega Zimierz Smoliński powiedział, decyzja została podjęta. Decyzję, przepraszam, ponosi odpowiedzialność miasto i samorząd. Nie, muszę się wtrącić. Decyzja, chwileczkę, bo lubię mówić prawdę. Decyzja została podjęta, że ksiądz arcybiskup zgadza się dostać za 1% wartości tę działkę z zapisami planu obowiązującego, czego był pełni świadomy. I wiedział, że ten plan obowiązujący mówi, że można wybudować tu różne obiekty usługowe, w tym oczywiście obiekty sakralne, do 14 metrów wysokości. W związku z tym osoba, która bierze ten teren, miała pełną świadomość o tych ograniczeniach. Żebyśmy tylko, chciałam uporządkować stan prawny. Dlaczego pani mówi nieprawdę? Ktoś, kto dostaje działkę na kościół, tak jak pan prawnik wcześniej powiedział, nigdy nie weźmie pod uwagę, że kościół wybuduje wysokości. Tak jak w Gdańsku obowiązuje prawo wysokości, wieża będzie miała 14 metrów. To ile budynek miałby mieć? Dlaczego pani wprowadza po raz kolejny w błąd? To jest manipulacja ludźmi. To jest manipulacja. Ja byłem wtedy, kiedy ta działka była przekazywana, kiedy był podpisywany akt notarialny i jest to nieprawdą. Do tego była kolejna bomba, gdzie przez całą działkę leci rura z gazem. I o tym też nikt nie był łaskawie poinformować. Dopiero później ja się o tym dowiedziałem, to znaczy ja się dowiedziałem o tym na początku, poinformowałem o tym księdza arcybiskupa, a niektórzy architekci w ogóle tego nie zauważyli. Dopiero jak ja powiedziałem, że jest gaz, a to taka cienka nitka żółta, ja tego nie widziałem. I kościół był centralnie na tym gazie postawiony. Miał być. A to jeżeli można, uporządkuję. Trzeba powiedzieć, że to był gaz, nie taki zasilanie jakiegoś budynku, tylko rura transmisyjna średniego ciśnienia. Ona jest usytuowana tutaj na działce obok kościoła, biegnie przekątniowo, mniej więcej w ten sposób. Tak jak ta ścieżka i bardzo uważnie lokalizowaliśmy kościół, żeby zachować te standardowe odległości. I tam zdaje się koleżanka się zgłaszała, to proszę. Mikrofon. Już moi poprzednicy część odpowiedzieli. Krystyna Holly, Gdański Oddział Dziennikarzy Katolickich. Pani radna powiedziała, że projekt poprzedni i ten był konsultowany, tak? Przez radnych. Przez radnych, tak? No, tak usłyszałam, że projekt poprzedni był konsultowany przez radnych i bardzo im się podobał. Nie był konsultowany, był ogłoszony konkurs. Ale ja sobie zapisałam konsultowany na pewno przez radnych. Nie, był ogłoszony konkurs, to co powiedział zresztą ksiądz proboszcz, był uprzejmy na początku, był ogłoszony konkurs architektoniczny razem z władzami miasta i została wybrana koncepcja jako pierwsza nagroda, która osobiście mnie jako architektowi się bardzo podoba, natomiast nie została zaakceptowana przez księdza arcybiskupa, do czego oczywiście jako
jako inwestor ma prawo, buduje i może budować to, co się księdzu podoba. Potem powiedziała pani, że były, może znowu źle zrozumiałam, że były konsultacje z mieszkańcami, tak? Nie było konsultacji. To są pierwsze. Nie, to są pierwsze konsultacje. Wcześniej nie było konsultacji, ale uważam, że należy jak najczęściej konsultacje z mieszkańcami prowadzić i mam nadzieję, że to będą pierwsze z wielu. I ostatnie moje pytanie. Czy naprawdę chodzi tylko o te 14 metrów wieży? A gdyby było 13,5, to już byłoby to dobrze? Ale pani do mnie pytanie, a ja bym chciała to pytanie, żeby pani skierowała do mieszkańców. To nie ja powinnam decydować. Ale ksiądz odpowiedział, przepraszam, ksiądz proboszcz odpowiedział. Nie było tych konsultacji. Poza tym zapomina pani o jednej najważniejszej rzeczy. I stąd ja przyznaję. Ale one są w trakcie, te konsultacje. Jest to jednak wydźwięk polityczny. No nie. Wiadoma rzecz, że tam, gdzie będzie osiedle, tam będzie kościół. Pierw będzie, bo ludzie oprócz tych usług Biedronek, które są obrzydliwe, które po prostu szpecą i tak dalej. Zgadzam się. Powiem kolokwialnie, że człowiek potrzebuje również tych usług, w cudzysłowie, duchowych. I gdyby te usługi były zawsze dostępne, to myślę, że mniej byłoby ludzi z depresją i tak dalej, ale to już inny Zgadzam się z panią co do tych Biedronek. Problem jest, wydaje mi się, proszę pani, że naprawdę błędnie pani podkreśla, że to jest polityczne podłoże. Problem jest według mnie urbanistyczny. Pytanie jest, czy najpierw powinny kościoły powstawać, a potem mieszkania obok, żeby ludzie z pełną świadomością, czy chcą koło kościoła mieszkać, czy nie, czy powinno być odwrotnie. Najpierw mieszkania, a potem kościół w środku osiedli, bo chciałam jeszcze nadmienić tutaj, zapomniałam wcześniej powiedzieć, że nie jest tak, jak pan Kubś powiedział, że wokoło są budynki 16-metrowe, tylko jeżeli pan by był uprzejmy przejrzeć plany zagospodarowania, to wokół są budynki 11, 14 i 16-metrowe, czyli które są w mniejszości zresztą. I tylko o to chodzi, żeby mieszkańcy, kupując sobie mieszkanie, mieli tą świadomość, gdzie kupują, żeby to oni mogli zdecydować, czy chcą przy kościele mieszkać, czy nie, a nie, że my jako miasto fundujemy, bo miasto zatwierdza plany zagospodarowania i dopuszcza taką czy inną zabudowę, daje pozwolenie na budowę, że my mieszkańcom, nic nieświadomym tego, fundujemy nagle w środku osiedla kościół, które, jak już podkreślałam, jestem za kościołami, zgadzam się z panią, że Biedronki są ohydne, przepraszam, brzydkie i jestem przeciwko funkcjonowaniu Biedronek w centrum miast, ponieważ one tylko szpecą. Zgadzam się z panią całkowicie, zgadzam się, że należy budować kościoły. Tylko żeby ci mieszkańcy wokół tych kościołów mogli mieć możliwość decyzji, czy chcą przy kościele mieszkać, czy nie, ze względów na pewne uciążliwości, które są, które muszą być, ja wiem, że muszą być, oczywiście jest wiele też zalet. I miejmy tego świadomość, to jest tylko podejście uczciwe wobec mieszkańców, dla których przecież te plany zagospodarowania przestrzennego, my radni, zwłaszcza opiniując z Komisji Rozwoju Przestrzennego, my uchwalamy jako radni te plany. Czy nie widzi pani, że stosuje pani pewne kryteria, według których ocenne, bardzo ocenne i one są dla nas wszystkich bardzo czytelne. To są kryteria wybitnie polityczne i naprawdę proszę się wycofać, jest pani z tej pozycji, jest pani architektem, jest pani artystą, więc proszę podyskutować, dlaczego się pani to nie podoba, a nie mówić, to jest żenujące, to tak artysta się nie powinien wysławiać, że to 14 metrów, a może 13,5, że cień rzuca, a przecież pan... Ja nic o cieniach nie mówiłam. Owszem, mówiła pani, że ten cień rzuca. Pan architekt powiedział, że... Nie mówiłam nic, proszę pani. Proszę pani, nieprawda. Jeszcze kolega. Jerzy Karpiński, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej. Ja chciałbym się odnieść do odczuć, jakimi kierują się katolicy świeccy w zaistniałej sytuacji. Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej, skupiająca ludzi świeckich, między innymi adwokatów, lekarzy, architektów, prawników i wiele, wiele innych zacnych osób, uważa aktualną sytuację dotyczącą
tego, o czym mówimy, jako wielki skandal na skalę ogólnopolską, dlatego że zwróćmy uwagę, o czym my rozmawiamy, dlatego że jest to sytuacja, w której nie możemy tego ukrywać. W mediach, prawda, na okrągło, nawet w dniu dzisiejszym w Dzienniku Bałtyckim ten temat przewija się jako wiodący problem miasta Gdańska dotyczący dyskutowania, i to personalnego, z przedstawicielami najwyższej hierarchii kościelnej i pewnymi osobami zajmującymi się polityką tutaj. I w tej chwili chciałbym powiedzieć tak, że sytuacja, w której wiernym przysługuje takie prawo, wierni chcą korzystać z Kościoła, jest im on bardzo potrzebny, zadaje się bardzo ciężki cios, bo wiele osób, które nie tylko mieszkających w okolicy, mieszkających nawet na krańcach naszego województwa, w Bytowie, w Miastku, w Słupsku, którzy słyszą o takiej sytuacji, martwią się, i to jest bardzo, bardzo duże uderzenie w wiarę i w Kościół. I oczywiście media, eksponując to, nasilają całą tę ekspansję. I ja miałbym prośbę do wszystkich, którzy mogą zadecydować, nie oskarżając nikogo, aby potrafić w sposób racjonalny, z godnością, z szacunkiem do ludzi wiernych, każdej wierze i każdym przedstawicielom wiary się to należy, także wiary katolickiej, aby nie wywoływać niepotrzebnego bólu i cierpienia wielu osób, którym ta dyskusja prowokuje, dlatego że sytuacja, w której my rozmawiamy o wierzy, bo to jest prowokacja, my się tu tłumaczymy, pan architekt nam tłumaczy, ksiądz się tłumaczy z potrzeb, z decyzji, ale to nas wikła w taką sytuację, że codziennie będziemy mieli w mediach dyskusję, że decydenci, którzy mogą zadecydować, uważają, że tak, a Kościół i wymieniani imiennie przedstawiciele Kościoła katolickiego stają się jakby wrogami i przeciwnikami jakichś decyzji, jakichś przepisów. Bo proszę zauważyć, ja chciałbym usłyszeć konkretny argument. Ten Kościół na przykład jest wybudowany równo z linią energetyczną. Ten Kościół jest wybudowany przy rafinerii, zaraz obok jakichś, że tak powiem, zbiorników z gazem lub z pojemnikami z paliwem. Z drugiej strony albo stoi na lotnisku na pasie startowym. Zrozumiałbym, że nie powinien tam stać. Natomiast tu nie padł żaden główny argument. Tu oczywiście możemy szukać i dokonywać wśród mieszkańców różnego rodzaju referenda, ale zwrócę uwagę, to kosztuje. Jeżeli tu słyszę, że to około 30 tysięcy złotych, to z mojego punktu widzenia za 30 tysięcy złotych możemy kupić samochód, który będzie przewoził inwalidów do przychodni. To jest ogromna pomoc. Natomiast co my wiemy po tym referendum? No nic nie wiemy, dlatego że to jest garstka ludzi, która poszła, bo reszta ma świadomość tego. Jeszcze raz podkreślam, ludzie świeccy to są ludzie inteligentni. Nie chcą się angażować w takie dyskusje. Liczą na to, że znajdzie się głos rozsądku, który uciszy to i załatwi sprawę. I nie można mówić o hałasie Kościoła, bo te wszystkie dyskusje mnie bardzo bolą osobiście, dlatego że równie dobrze może być hałas pod Biedronką, równie dobrze pod kinem, pod dyskoteką, prawda, może być przy stacji benzynowej hałas. Proszę zobaczyć, jak nasze miasto wygląda. Każdy z tych tematów i elementów jakiegoś zagospodarowania przestrzennego może stać się na łamach, że tak powiem, ogólnopolskich czy ogólnoregionalnych polem do dyskusji, natomiast staje się Kościół. I mnie to bardzo boli. Nie powinno być takiej sytuacji, dlatego że tutaj ani ksiądz proboszcz, ani ksiądz arcybiskup nie jest przeciwnikiem przepisów, prawa, nie chce nikomu zaszkodzić czy zrobić krzywdy. Chce wybudować Kościół. Jeżeli nie spełnia jakiegoś konkretnego przepisu, nie ma jakiejś możliwości lub stwarza to określone zagrożenie, to powinno być to wyartykułowane. Ja tego nie usłyszałem do tej pory, natomiast czytałem bardzo wiele artykułów, oglądałem w telewizji różnego rodzaju wypowiedzi i kontekst tego ogólnie mnie niepokoi, bo zawsze jest strona, która mówi, że Kościół chce tak, czy przedstawiciele indywidualni, a to inni chcą tak, i to jest sytuacja, która w moim przekonaniu no, komuś służy, a komuś nie służy. To trzeba tylko tak odebrać. Dziękuję. Jeżeli można, zgadzam się z panem, z moim przedmówcą, że jak najbardziej, że emocje doszły już tak bardzo do głosu, tak osoby się zaangażowały, że tak powiem, znane ogólnie, obojętnie czy polityczne, czy kościelne władze, nie powinno do tego dojść. Dlatego uważam, że dobrą decyzję podjęliśmy i pana wypowiedź jest z tego potwierdzeniem, że nie chcemy my dalej iść w tą dyskusję, kto powinien, kto ma rację, kto nie. Niech mieszkańcy zdecydują. My nie powinniśmy na ten temat więcej dyskutować. Znaczy, jeżeli już udzielę głosu, z tym, że znowu mnie pewne rzeczy, jak powiedziałem, niepokoją w tej kwestii. Po pierwsze, gdyby to było referendum. Szwajcarzy być może właśnie mają słuszną
drogę, że demokracja szwajcarska na zasadzie referendów obowiązująca ma sens. Że wówczas jest referendum, wiadomo, przesądza, decyzja jest podjęta. Konsultacje, które są konsultacjami w większości, jak słyszałem, traktowane jako konsultacja. Znaczy może, nie musi. Ja mam świadomość jednej rzeczy jeszcze, że ludzie tam zamieszkujący nie bardzo wiedzą, o czym rozmawiamy i o czym te konsultacje tak na dobrą sprawę są. Na pewno jest garstka zawsze się. Ja nie spotkałem jeszcze osiedla i nie spotkałem jeszcze dzielnicy, w której nie ma osób, którym przeszkadzają dzwony, bijące od godziny 6, a chcieliby, żeby biły te dzwony od godziny 7. Ale to i czy 10 osób, które tak to wygląda, zdaje się, nie pamiętam dokładnie, ale jak sobie przypominam, to są 174 osoby wzięły udział w konsultacjach. Ile osób jest za, przeciw, tego nie wiemy. Tak, nawiasem mówiąc, miałem tylko co do przeprowadzonej konsultacji jeszcze jedną małą uwagę. Nie wiem dlaczego. Nie ma na przykład w komisji, ja nie wiem jak będzie w komisji, ja myślę, że ta komisja konsultacyjna, która jest, wydrukowałem sobie pytania i osoby, które w tym zespole uczestniczą. Nie wiem, czy to będą też osoby, które będą liczyły głosy, ale nie zauważyłem tam przynajmniej próby zaproponowania kogoś z zewnątrz, w tym sensie z zewnątrz, że spoza członków Platformy. Tak nawiasem mówiąc, ale to ja jak przeczytałem. Pan tak może mówić? Proszę pana. Kto jest? Proszę pana, nie znam składu tejże komisji, natomiast zaraz panu chwilę. Nie, przepraszam cię, Magusiu. Jeżeli można, nie przerwać. Ja tylko... Ale ja chcę dokończyć. Nie znam składu komisji, natomiast jestem pewna, że zostali zaproszeni wszyscy radni z tego okręgu, jak również urzędnicy, którzy z racji swojego wykonywanego zawodu, zajmowanej funkcji w urzędzie, zajmują się tematami konsultacji. Taki był klucz. Nie miało to nic wspólnego z jakimikolwiek barwami politycznemu i przeciwko takiemu stwierdzeniu protestuję. Przepraszam, ale jeżeli dokończę, ja nie sugerowałem niczego, ja tylko przeczytałem skład. I proponuję, być może ze Stowarzyszeń Katolickich warto, żeby chociaż mężem zaufanie ktoś tam był w tej komisji, bo to wypadałoby przynajmniej z punktu widzenia jakiejś rzetelności. Ale to jest inna rzecz. A propos jeszcze konsultacji. Ja pamiętam dyskusje, które się dotyczyły mocno sprawy kolei metropolitalnej i mieszkańców, którzy robią awanturę, że ona przebiega. Znasz dokładnie i tych różnych historii, które zakupiono mieszkania, raptem jest dwupasmowa jezdnia i nikt nie wiedział. I to jest pewien problem. I to znaczy, ja mogę powiedzieć, że znowu to jest większej ważności arteria dwupasmowa niż kościół i tam to niestety trzeba to zbudować i koniec. I jak sobie kupił budynki zbudowane. Jeżeli można, kolej metropolitalna biegnie równiutko po śladzie Nowej Abrahama i tramwaju, który był od lat 35 projektowany. Więc w związku z tym proszę nie mówić, że mieszkańcy kupując tam mieszkania nie wiedzieli. Ja tylko przypominam, że też zwrócono na to uwagę, że też były protesty. I to jest pewien problem, który mamy, sposób rozwiązywania tego typu kwestii. Przepraszam cię, Waldku, ale dlaczego my w ogóle idziemy tym torem? Przecież widać, ta narracja jest typowo polityczna. Ale jeden ton niżej. Ja nie chciałbym wprowadzić sytuacji takiej, że tu mamy jedną bramkę. Ale nie można pewnych rzeczy ugładzić emocje. Ja to nie chodzi o ugładzenie. Czy tak zwany kocioł emocjonalny, który powstaje, został sprowokowany. Ja tego powiem, że to jest rzecz, która nie powinna mieć miejsca, ale jest. W związku z tym musimy się uporać z tym, co mamy. Pan tutaj chciałby zabrać głos. Marian Kwapiński, obecnie emeryt, kiedyś zajmujący się podobną problematyką. Bardziej od strony takiej zawodowej, niegdysiejszej. Otóż chcę zwrócić uwagę, że cały ten teren jest zupełnie na nowo zagospodarowywany.
Nie ma tam jakichś takich kwestii jak tradycja miejsca, jakaś historia miejsca, kwestia jakichś wartości, które tam powinny być szczególnie szanowane. Zatem plan miejscowy, który powstaje, to jest taki plan, który właściwie może tam przewidzieć wszystko w takim zakresie, w jakim można tam, że tak powiem, publicznie konsultować, można, trzeba, to jest kwestia treści ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Jest cała procedura uzgadniania tego planu miejscowego i pyta się, w ogóle do tego planu może się wypowiedzieć każdy, równie dobrze ktoś, kto mieszka w Nowym Sączu, to już nawet nie jest kwestia bezpośredniego, że tak powiem, zamieszkiwania czy niezamieszkiwania w tym terenie, w tym miejscu. W związku z tym, w momencie, gdy taki plan powstaje, tam jest projekt najpierw, się planuje te wszystkie funkcje w tym miejscu, to planowanie nie jest ograniczone jakimiś zaszłościami, czyli to planowanie jest, bym powiedział, dosyć swobodne. Wykłada się plan, są konsultacje społeczne, takie są procedury i te konsultacje gdzieś tam kiedyś zostały wykonane. Gdybyśmy teraz przyjęli, że przy każdej zmianie planu należy jak gdyby od nowa negocjować te wszystkie ustalenia, jakie gdzieś tam były wcześniej podjęte, to pewnie by trzeba od razu sobie powiedzieć, że w ogóle zmiana jakiegokolwiek planu, nie mówię o tym miejscu, byłaby no praktycznie niewykonalna. Faktycznie jest tak, że te plany są zmieniane, bywa nawet, że są zmieniane zbyt często, co oczywiście rodzi te wszystkie dyskusje. Ale chcę powiedzieć, że sytuacja, w której ktoś kupuje sobie na podstawie obowiązującego planu jakąś nieruchomość, a później coś się w tym planie zmienia, jest sytuacją nader typową, bardzo często się zdarzającą. To też w tym przypadku pewnie by trzeba patrzeć, aha, dobrze, i prawo na taką okoliczność przewiduje coś takiego, co się nazywa rentą gruntową. Otóż ja kupiłem sobie działkę, powiedzmy, gdzieś tam w okolicy, szczególnie prestiżowej, zapłaciłem za tą działkę 500 000, a teraz tam powstawać ma, w wyniku jakiejś zmiany planu miejscowego, ma powstawać jakaś arteria wyż wymieniona wcześniej. Oczywiście jest to cel społeczny o tam dużej doniosłości i rzeczywiście w toku tych konsultacji najpewniej ten interes przeważy, ten interes publiczny, ale co się wtedy dzieje? Wtedy się dzieje to, że moja własność z 500 000 zeszła w wyniku zmiany, że tak powiem, tej wartości tej okolicy, zeszła do powiedzmy 300 000 i ten, kto zmienia ten plan, ponosi później koszta tej zmiany czy zmniejszenia wartości mojej nieruchomości. Opowiadam takie ogólniki, ale teraz przejdźmy do naszych baranów, jak Francuzi powiadają. Otóż teraz mnie zastanawia w tym kontekście, co się u licha dzieje takiego strasznego, na czym cierpi cała ta okolica, że powstaje tam kościół? W jakim zakresie, bym powiedział, moje wcześniejsze interesy związane z zakupem mieszkania w tej okolicy ucierpiały przez to, że na terenie, na którym były i tak te usługi planowane i mogłyby to być najróżniejsze usługi, powstaje kościół. No tutaj mam poważny problem, czy to jest strata moja jakaś majątkowa, która daje się w jakiś sposób obliczyć, wykazać, no byłby z tym pewnie kłopot, z którym pan mecenas pewnie by sobie też nie dał rady, chociaż ma znakomitą praktykę. Ja myślę, że jeśli na to spojrzymy od tej strony, to nie jest kwestia kościoła w tym miejscu, to nie jest kwestia, bym powiedział, no, jakiejś woli społecznej typu wymagającej takiego właśnie referendum, takiego nadzwyczajnego trybu, bo i tak można się przecież wypowiedzieć później w procedurze uchwalania planu, jest na to przeznaczone miejsce. W tej sytuacji dla mnie jest dosyć dziwne, dlaczego akurat teraz
ma się odbyć referendum, które ma tak dalece decydować o parametrach zabudowy, bo tutaj w tym momencie Kościół, no, moim zdaniem spełnia wymogi planu. Gdy kupowałem to mieszkanie, to musiałem się liczyć z tego typu, bym powiedział, sytuacją, że tam zamiast Biedronki będzie Kościół, czy zamiast przychodni będzie Kościół. Jest to tak samo publiczny obiekt służący temu społeczeństwu, które tam nabywało jakieś majątki, nabywało, no, jakieś nieruchomości, przepraszam. Dlaczego w tym momencie trzeba robić jakiś nadzwyczajny krok w celu właśnie, no, uzyskania społecznego stanowiska w kwestii, która i tak jest prawem regulowana? Po drugie, czemu się daje pod dyskusję takie kwestie już szczegółowe, jaką jest gabaryty obiektu, wysokości i tak dalej? To nie jest przedmiot publicznych dyskusji. To jest wszystko kwestia specjalistyczna. Są przepisy dotyczące planowania przestrzennego, dotyczące prawa budowlanego i nie jest tak, że decyzje o pozwoleniu na budowę wydaje się w wyniku jakichś konsultacji społecznych. Od tego są organy administracyjne, które są organami specjalistycznymi, między innymi organa planistyczne. One przygotowują tam między innymi te kwestie zacieniania, kwestie infrastruktury, która może być mniej lub bardziej uciążliwa. To rozstrzygają specjaliści. I w momencie, gdy te wszystkie kwestie są rozwiązane przez specjalistów, dopiero w tym momencie przychodzi sytuacja, w której każdy zainteresowany, powiadam, nie tylko posiadający mieszkanie, posiadający tutaj nieruchomość, ale mieszkający zupełnie z przeciwnej strony Polski, może wnieść uwagi do tego planu. No, w tej sytuacji myślę, że jeśli, no, niestety muszę się zgodzić z tymi przedmówcami, którzy mówią tutaj o polityce, no bo nie znajduję żadnego innego racjonalnego, gdybym sobie z głowy wyczyścił wszystkie względy polityczne, to mając wiedzę, o której przed chwilą powiedziałem, nie, w żaden sposób nie potrafiłbym znaleźć wytłumaczenia dla tej sytuacji, która zaistniała. Czyli, no, jednak tu są tworzone po prostu problemy, nie chcę powiedzieć, że nierzeczywiste, bo może bym po prostu komuś ujmował, no, jakoś stary, byłbym niesprawiedliwy wobec ludzi, którzy, no, chcą się wypowiadać, są obywatelami, mają do tego prawo. No ale u licha jednak demokracja to nie jest anarchia, ona jest, ma swoje uregulowania prawne. Jeżeli obywatel nie chce szanować prawa, no to jest mi bardzo przykro. No, w tej sytuacji te referenda wyglądają jak, no, bijanie piany. Nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Czyli ja chciałbym jeszcze do jednej rzeczy, przepraszam, dorzucić jeszcze jeden kamyczek. Mówimy o usługach. No, na dobrą sprawę mógłbym sobie doskonale wyobrazić jakąś sytuację taką, że hipotetycznie na osiedlu jest dużo, no, załóżmy, większość osób, no, znaczna większość osób niewierzących, albo ateistów, albo agnostyków kompletnych, i oni, ktoś tam dochodzi do wniosku, że bardzo dobrze, gdyby tam jako usługi uruchomić dom pogrzebowy, świecki oczywiście. I problem w zasadzie 14 metrów jest i mamy problem społeczny. Świecki dom pogrzebowy, który nie jest też, powiedzmy sobie, miejscem, której należałoby do usług, o których myślano, tak, nieuciążliwych i to myślano. No i w związku z tym, mówię, są pewne kwestie, i 14 metrów to będzie miało. Znaczy i problem, podejrzewam, że co, konsultacje, trzeba by, nie wiem, awantury robić, cokolwiek. Ja tylko powiem, że są pewne kwestie, co do których myślę, że nie powinno być, tego typu przedsięwziąć, zwłaszcza że koronny argument w prasie, jak czytałem i do tej pory, która się przewijała cała dyskusja, to jest ta nieszczęsna wysokość, która jest zdemonizowana i że to jest w ogóle moloch, który zaważy na całym klimacie tej dzielnicy.
No i tak, tak i poprzez tego typu wrażenie, które wytworzono w mediach, oczywiście rzutuje na klimat, który jest otoczony wokół tych konsultacji. Ja, dla mnie to jest pewną rzeczą, która jest niepokojąca. I w takim klimacie również zarządzono konsultacje. I w momencie, kiedy, dlaczego jeszcze raz wracam do tego, co na początku mówiłem, że gdyby debaty tego typu, jak nasza, rzetelne pokazywanie, jak to wygląda, o co chodzi tak na dobrą sprawę z tym wszystkim, żeby przeciwnicy też mieli się okazję wypowiedzieć, to proszę bardzo, ale nie ma. Nie ma. I to jest niepokojące. I mnie niepokoi to, że tego typu przedsięwzięcia, jeżeli będą robione, mogą w takim samym stylu być robione. I to mnie też niepokoi. Bo raz podjęta decyzja, no została podjęta. I spróbujmy do tego podejść w sposób spokojny. To jeszcze kolega Mariusz Węgrzyn. Mariusz Węgrzyn, filozof kultury, specjalista do spraw public relations. Moi drodzy Państwo i ci, którzy nas słuchają, powiem tak, jako gdańszczanin z urodzenia, z czego jestem dumny, i jako obywatel Polski, jako mieszkaniec tego miasta, które zdmuchnęło komunizm, które szczyci się tym, że jest miastem możliwości, że stąd wiało wiatr wolności zawsze, czuję się, mówiąc językiem młodzieżowym, zażenowany i cała ta dyskusja, która się przetacza w mediach, to jest, mówiąc językiem młodzieżowym, obciach i żenada po prostu. Bo zobaczcie Państwo, po pierwsze, tak się jakoś składa, że część Rady Miasta stawia taki dylemat Kościół kontra demokracja. Pytanie jest, co to jest za demokracja, jeśli o czymś decydują jakiś wybrana, tak, że nie cała dzielnica nawet, nie cała parafia, tylko parę broków. Ja rozumiem, demokracja ma swoją wartość, chociaż w czasie historycznie Kościół nie zawsze był, Kościołowi nie zawsze było z demokracją, no ale uznajemy to, że każdy, kogo sprawa jakoś dotyczy, powinien się wypowiadać w ważnych kwestiach. Ale pytanie, czy to jest ważna kwestia? Bo, przepraszam, wieża 14 metrów, wieża Kościoła, który ma być wyrazem naszej wdzięczności za posługę Jana Pawła II, za to, wiesz, obrazy Ojca Świętego wisiały na bramie stoczni. Nie wisiały tam dla parady, ponieważ dawały ludziom siłę do zniesienia tego obłędu komunistycznego, do podniesienia głowy i stanięcia wprost. Nie na kolanach, tylko idź jak wyprostowane, tak jak Herbert napisał. I my Ojcu Świętemu w wdzięczności zastanawiamy się, czy mamy postawić budę, bo 14 metrów to jest buda, albo billboard większy. Jeśli ten kościół ma być wyrazem naszej wdzięczności za posługę Jana Pawła II, to może my się powinniśmy zastanowić nad własną wdzięcznością i nad jego wymiarem. A tak w związku jeszcze z tym, to tak troszkę pół żartem, pół serio, mam wrażenie, że inicjatorzy tego referendum, bardziej nie chodziło mi o kwestię uczczenia Jana Pawła II, tylko to jest kwestia uczczenia, moi drodzy, rewolucji francuskiej. A konkretnie mija właśnie 220 lat, odkąd właśnie Jakobini, i to jeszcze taka najbardziej zażarta czerwona frakcja, usiłowała przeprowadzić przez Zgromadzenie Francuskie ustawę tego typu, że w imię równości wszystkie wieże kościołów we Francji miały być zburzone. I chcę powiedzieć, że w kościoły francuskie zostały zgodnie z uchwałą, z innymi uchwałami, zdesakralizowane. Ustanowiono kult rozumu, później kult istoty najwyższej. Pan Robespierre stwierdził, że nie będzie popierał ateisty, tylko jako deista będzie czcił istotę najwyższą. Ale tej ustawy o wysokości wież kościelnych nawet to rozszalałe Zgromadzenie Jakobińskie nie przeprowadziło i mam nadzieję, że nasza Rada Miasta, których członków tu obecnych i z opozycji, i z koalicji, no, poważam. Mam nadzieję, że Państwo widzicie, że w Gdańsku są większe problemy. Takie, żeby rzucić tylko to ta kwestia tych ustaw śmieciowych, które ludzie po prostu się boją, że nie będzie ich stać na wyrzucenie śmieci, tak?
To są jakieś większe problemy, nie mówiąc o tym, że w Gdańsku nie mamy przemysłu i to też Rada jakoś tak w miarę swoich kompetencji powinna się za tym zatroszczyć. Więc nie róbmy miastu Gdańsku w całej Polsce, czy w całym świecie nawet jakoś tak, no obciachu i żenady, nie róbmy siebie, nie walczmy o to, czy kościół ma mieć 14 metrów, czy 40, bo szczególnie, że ta wieża, tak, no. Bo myślę, że Rada Miasta Gdańska powinna się skoncentrować na realnych problemach realnych gdańszczan, a jeszcze myślę to, że no, ten kościół dla mnie jest za mały, jeśli to ma być wyraz naszej wdzięczności do Ojca Świętego. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Czy mogę tylko jednym zdaniem panu odpowiedzieć? Szanowny panie, zwłaszcza do ostatniego zdania chciałam się odnieść. Przypominam panu i państwu zdanie Jana Pawła II, wspaniałego człowieka, którego należy czcić jak tylko potrafimy. Naprawdę, te słowa brzmiały tak. Nie budujcie mi pomników, dajcie lepiej te pieniądze biednym. Dziękuję. Bez wycieczek. Proszę państwa, ja pozwoliłbym sobie może wyjaśnić taką kwestię fundamentalną, która tutaj się przewija. Wysokości kościoła i no, jestem zaszokowany troszkę, że jak gdyby owijamy się wokół tego tematu, a nikt nie powie prawdy. Przecież arcybiskup, metropolita, nabywając działkę, doskonale wiedział, kuria doskonale wiedziała, wszyscy wiedzieli, jakie były zapisy w planie. To nie była żadna niespodzianka, ani proces projektowania nie stanowi żadnego konfliktu z tym prawem, który tam jest zapisany, tylko były takie plany, takie założenia, że zostanie zorganizowany konkurs architektoniczny, zostanie w oparciu o ten konkurs zdefiniowana forma, kształt, wysokość tego kościoła i wyniki konkursu będą automatycznie przeniesione do części tekstowej planu miejscowego. Więc jeśli czytam co chwila, a nawet tu padają słowa, że kościół wiedział co brał i teraz próbuje złamać obowiązujące prawo, to tego typu wypowiedzi rzeczywiście zdarzają się w kontekście różnych bardzo wulgarnych komentarzy w internecie. Ale przecież to jest po prostu nieprawda. Był konkurs, wszystkie prace, cztery prace, przepokazywały koncepcję. Żadna, przepraszam, tylko nasza, była taka niziutka, ale te większość, tych trzy prace strzelały w górę. Nawet ta wyróżniona, ta nagrodą bodaj o 50% przekraczała, tam było bodaj około 20 paru metrów wysokości. Inne prace jeszcze wyżej pokazywały możliwość wychodzenia w górę. Także ten problem wysokości jest tutaj, nazwijmy prosto, no, zmanipulowany i zrobiony z tego oręż do walki z Kościołem. Ale to jest tylko jedna myśl, którą chciałem powiedzieć. Jeśli mogę poprosić o chwilę uwagi, to nie miałem okazji przedstawić tego projektu. Widać go tutaj na makiecie. Ale może wymaga odrobinę komentarza. Mianowicie chciałem powiedzieć, że napisałem kilka artykułów, one są zamieszczone na stronie parafii, tam się odnoszę do symboliki tego kościoła, do jego pewnej duchowej funkcjonalności, ale podejrzewam, że te idee zawarte w tej architekturze, one nie docierają do ogółu, w ogóle nie docierają, albo są nieznane. Natomiast materią informacyjną staje się zupełnie coś bardzo negatywnego. Tutaj na sali tak naprawdę jest nie dwoje architektów, tylko troje.
Tam moja małżonka, architekt, słucha z bocznej ławki. Chciałem powiedzieć, że ona uczestniczy w takich zajęciach z nauki malarstwa ikon. Nie maluje się ikony, pisze ikony. Zajęcia z malarstwa rozpoczynają się od modlitwy i kończą na modlitwie. Ja mam wrażenie, że to, co tu się dzieje, jest pewną formą budowania tego kościoła. Atmosfera rozmowy wokół tego tematu tworzy pewne fundamenty. I powiem prawdę, że chciałbym przedstawić, jeśli Państwo pozwolicie, ten projekt nie jako zgrozę, tylko jako coś, co może być wielką wspaniałością, wielką szansą dla otoczenia, dla osiedla, dla ludzi, dla mieszkańców. Mam na Łostowicach swoją taką wizytówkę, tam gdzie właśnie obraduje ta komisja, tą szkołę projektowałem bodaj 10 lat temu. W prasie mówiono, że to najpiękniejsza szkoła w Gdańsku. Byłaby po sąsiedztwie tego kościoła. Proszę zwrócić uwagę, że przed kościołem jest plac. Patrząc z góry na planie trójkąta, ta forma jakby nawiązuje do trójkątnych placów. Mamy takie dwa w Rzymie. No jeden przed Bazyliką Świętego Piotra, ale on jest akurat odwrócony w drugą stronę, ma inną funkcję. Plac Kapitoliński ma ten kształt trapezu po to, żeby w tamtej epoce stwarzać wrażenie siły, wrażenie potęgi. Tu obudowę placu będą tworzyły trzy obiekty, kościół i obiekt oratorium, obecna kaplica. Pisałem, że inspiracją do tych dwóch pawilonów, które mogłyby takim być, jest pewien pawilon ogrodowy z Wersalu. W ogrodach Wersalu jest taki Grand Trianon, pawilon, który ma z jednej strony kolumnadę, z drugiej tak naprawdę jest murkiem oporowym, murem oporowym. Ogrody Wersalu schodzą w dół, więc potrzebne były mury oporowe. Tu mamy sytuację taką, że teren też jest nieckowy, też schodzi w dół. Kościół jest ustawiony na osi północ-południe. Ale kto by znał plan miejscowy, to by zauważył, że na tym planie jest ścieżka piesza, ciąg pieszy, ustawiony na osi północ-południe. Czyli ten kościół wraz z symetrycznym placem, zaakcentowany fontanną, zaakcentowany takimi schodami prawie hiszpańskimi, który nawiązuje się do osi kompozycyjnej i prowadzić będzie do osiedla cztery pory roku, to coś, co zdarza się w dokonaniach architektonicznych bardzo rzadko. Właściwie mamy parę osi kompozycyjnych, o czym pan doktor doskonale wie w historii architektury. Oś Saska, oś no, choćby przy... Właśnie, właśnie. Tu na Łostowicach kościół w swojej symetryczności utworzyłby pewną oś urbanistyczną prowadzącą jak gdyby do kościoła, w górę, wzwyż, do wnętrza, do nawy, do ołtarza. W tym zawiera się pewna dydaktyka, powiedziałbym, taka sakralna. Tu mamy również do wyjaśnienia takie, nazwijmy to, taką strukturę. Dlaczego wieża tu jest strukturalna, ażurowa? Otóż w warunkach konkursowych były zapisy i tam było powiedziane, jak wysoka może być wieża. Odpowiedź: nie ma ograniczeń pod warunkiem, że wieża będzie ażurowa z uwagi na rozchodzenie się fal radiowych. Nie ma ograniczeń dla wysokości wieży, byleby nie tworzyła cienia radiowego. A my
W tym ażurach dostrzegamy pewną analogię do gotyckich szczytnic, do koronkowych zwieńczeń murów. No i jeszcze powiem co do nieobecny tutaj pan architekt miejski Andrzej Duch. To mój kolega z mojego roku. Zadzwoniłem do niego i mówię: Andrzej, powiedz, jak to jest z wysokością? No, nie chciał mi powiedzieć wyraźnej opinii, ale mówi tak, no nie tylko liczy się ten paragraf szósty rozporządzenia ministra infrastruktury z 2002 roku, gdzie paragraf bodaj szósty mówi, co to jest wysokość. Wysokość to jest odległość od terenu przy wejściu do wierzchu warstwy termoizolacyjnej. Wieża nie służy na żadne cele użytkowe. Nie ma tam kubatury zamkniętej, to jest ażur. Ale jest powiedziane, że attyka, gdyby była dach skośny i zwieńczony attyką, ale pełną, i ta attyka by tworzyła wrażenie, że kubatura się zwiększa, wtedy attykę uwzględnia się jako element wysokościowy. My tu attykę mamy ażurową, czyli można powiedzieć tak, ten kościół przedstawiony na tej makiecie de jure ma 20 metrów wysokości, nie 21, bo ten szczycik już jest powyżej warstwy termoizolacyjnej. Ma 20 metrów wysokości. Ja podzielam pana zdanie, że to jest za mały kościół. To jest taki kościół standardowy dla normalnej, standardowej parafii. I mi jest przykro, że dajemy się tak zduszeni, sami siebie ograniczamy, byleby nie wejść pod nadjeżdżający pociąg opinii publicznej. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tam można, dobrze, po raz pierwszy, bo to zbliżamy się powoli do końca, w związku z tym prosiłbym o kondensowanie wypowiedzi. W tym wieku mniej więcej, jak u nas w Polsce się mówi, za pontyfikatu Jana Pawła II pokolenie JP2 zostało w tym czasie w zasadzie wychowane. Wszyscy prawie ludzie słyszą z góry na dół, słyszę i wielu z nas ze strony PO, że wszyscy są wierzący, wszyscy są praktykujący. To ta młodzież powinna gdzieś, czy na religiach, czy gdzieś spotykać się z tą problematyką. Czego, tu już kolega mówił, czego dokonał Jan Paweł II. To nie był jeden w rzędzie papieży 200 i któryś tam, tylko człowiek, który przewrócił świat. I co zrobił dla nas, dla Polaków i dla nas w Gdańsku. Trzeba po prostu douczyć tych radnych. I tu do pani może, która akurat jest, uważam, w tym grupie trochę starsza. Nie, pani nie ma świadomości, bo pani mówi zupełnie co innego. Pani nie ma tej świadomości. Musicie się douczyć. Co to znaczy wiara, co to znaczy Kościół, a nie polityka. Polityka jest rzeczą zupełnie wtórną. Pierwsza jest wiara, a później jest dopiero polityka. I tu trzeba wiedzieć. I proszę panią, i jeszcze tu właśnie, jeżeli chodzi o Kościół. Faktycznie Kościół nie jest zbyt okazały. I nie dziwiłbym się to, co pani zacytowała słowa Ojca Świętego, że nie budujcie kościołów, dajcie pieniądze biednym. Dobrze, proszę panią, to miał być Kościół, świątynia, sanktuarium. Wy musicie też wiedzieć, co to znaczy sanktuarium. To jest coś więcej jak Kościół. I to nie może być byle jaki Kościół.
i to nie może być byle jaki kościół. Ja bym się dziwił, gdybyście protestowali, gdyby to miała być budowla barokowa, rokoko w obecnej biedzie. Ale to jest skromna budowla i trzeba to podkreślić i przynajmniej otoczenie teraz rozumie bardziej, jak pan architekt podkreślał, jaka, że tak powiem, dalsza jego będzie kontynuacja, że w tej całej osi. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem zabrać dosłownie dwa słowa. Ja przypomnę, że półtora roku mniej więcej temu w parafii, w szkole na terenie parafii odbyło się spotkanie rodzaju konsultacyjnego, gdzie był ksiądz Infułat Bogdanowicz, był ksiądz proboszcz, byliśmy radni, była poseł Pomaska, ile dobrze jeszcze sobie przypominam, była wtedy Agnieszka. I wtedy rozmawialiśmy z mieszkańcami. Tam rzeczywiście wśród zgromadzonej publiczności mieszkańców, trzy, może pięć osób rzeczywiście bardzo mocno i bardzo głośno, najgłośniej to prawda, protestowały, ale olbrzymia większość tam zgromadzona w tej szkole wówczas jak najbardziej była za budową tego kościoła, jak najbardziej jako wierni z tej parafii dopominali się wręcz budowy tego kościoła. Ale oczywiście było kilka osób, jak powiedziałem, trzy, może pięć, które bardzo głośno protestowały. I dzisiaj dlatego jeszcze raz po raz kolejny podkreślam i to najbardziej, szczerze mówiąc, mnie boli. Zresztą to Małgosia potwierdza, że to ułomne, te ułomne konsultacje będą w jakiś sposób wiążące czy bardzo decydujące dla kolegów z Platformy i koleżanek z Platformy Obywatelskiej do podejmowania decyzji w tej sprawie. I jeszcze na jedną chciałem rzecz zwrócić uwagę. Tutaj, Waldku, tobie odpowiadam. W międzyczasie skonsultowałem się SMS-ami z kolegami radnymi z tego okręgu, więc ani mnie jako przewodniczącemu klubu Prawa i Sprawiedliwości, ani kolegom radnym Prawa i Sprawiedliwości z tego okręgu nie proponowano udziału w tej komisji. Jak to klasyk mówił, nieważne jak ludzie głosują, ważne jak to głosy liczy. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz adwokat Kazimierz Smoliński. Mam pytanie do pani przewodniczącej, bo z informacji internetowych, no nie wiem, czy mam dobrą wiedzę, tak, następuje jak gdyby dwutorowe konsultacje, tak, z jednej strony to są konsultacje w ramach tego projektu, tak, te konsultacje, ale z drugiej strony też w Biurze Rozwoju Gdańska można składać uwagi do planu, tak? I teraz jak państwo będziecie brali pod uwagę, tak? Z jednej strony opinię tych kilkudziesięciu osób, czy kilkuset być może, które w ramach tych konsultacji się wypowiedzą, a ileś uwag będzie złożonych do planu w ramach też wymogów związanych z planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli to będą sprzeczne, tak? No tu będą na przykład akceptujące, albo będą uwagi związane z wysokością, co przeczytałem też, że zbieramy podpisy, ponieważ protestujemy przeciwko obecności kościoła, tak? Nam nie chodzi o wysokość. Jesteśmy przeciwko Kościołowi, więc państwo jako radni, no musicie decyzję podjąć, o czym tutaj pan doktor mówił, że to jest jednak funkcja społeczna, tak, i pewne rzeczy rada podejmuje nawet mimo pewnych jednostkowych sprzeciwów, bo tak to byśmy nie postawili żadnego obiektu publicznego nigdzie, bo każdy obiekt, czy to będzie szkoła, czy to będzie plac zabaw, czy to będzie stacja benzynowa, to najbliższe otoczenie zawsze protestuje, zawsze. Mamy najlepszy przykład, że kiedyś być może tych protestów przeciwko kościołom nie było, teraz one są podsycane i tu niestety trzeba powiedzieć politycznie, tak, są podsycane i one potem są jak gdyby brane pod uwagę, że to jest ten najważniejszy głos. Państwo radni musicie wziąć pod uwagę, żebyście nie wpadli w pułapkę, że skoro wiążące będą konsultacje, to za chwilę inne grupy społeczne będą żądały konsultacji i mała grupka będzie decydowała o tym, jak macie decydować, tak? To jest tylko opinia. Państwo musicie wziąć interes społeczny, a nie tylko tego najbliższego sąsiedztwa, bo najbliższe sąsiedztwo, zawsze to podkreślam, będzie przeciwne. Także chciałbym odpowiedzieć, jak te dwutorowe konsultacje. Dobrze, udzielę. Szanowny panie mecenasie, oczywiście udzielę panu szerokiej odpowiedzi, natomiast jeszcze raz protestuję, że to działanie jest polityczne, że to jest, proszę państwa, jeżeli polityką nazwiemy w rodzinie, gdzie jest na przykład dwójka dzieci i rodzice, to polityka rozgrywki między matką a jednym dzieckiem, a drugim i ojcem, jeżeli to również jest polityką, to można powiedzieć, że wszystkie działania nasze jako ludzi są jakąś polityką w stosunku do innych ludzi. Jeżeli w ten sposób rozumie pan politykę, to w porządku. Natomiast jeżeli pan rozumie polityczne działanie w tym wypadku jako działanie między partiami politycznymi, to protestuje, bo coś takiego nie ma tutaj miejsca. Jeżeli chodzi o pana pytanie, jak
I w jaki sposób podejdziemy do konsultacji, które są teraz prowadzone, razem z konsultacjami, które są obligatoryjne w procedurze uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego przy wyłożeniu do publicznego wglądu, odbywa się tak zwana debata publiczna nad planem. Panie mecenasie, jedno i drugie będzie brane pod uwagę, ponieważ być to może, że jedne nazwiska w jednej debacie będą się pokrywały, w tej samej, w drugiej debacie również ta sama osoba będzie uczestniczyła. Będziemy brać wszystkie głosy, które będą się odzywały w sprawie tego planu. I bardzo chcę, żeby to właśnie był interes społeczny zabezpieczony, a nie interes jakiejś grupy. Dziękuję bardzo. Jakiej grupy? Krzysztof Oleński, ja nie jestem z Gdańska, jestem z Torunia, tutaj zostałem zaproszony i troszeczkę się dziwiłem, że to jakieś lokalne problemy są, ale jak tutaj słucham tej dyskusji i trochę zapoznałem się z tym problemem, to jednak widzę, że to nie tylko jest problem ludzi mieszkających tutaj w tej dzielnicy czy w mieście Gdańsku, ale to jest problem szerszy, bo patrzę na to tutaj troszeczkę w sensie właśnie kulturowym, jak tutaj pan to podkreślał. I chciałbym tutaj odnieść do pewnego przykładu, gdzie po prostu w naszej przestrzeni społecznej tworzy się pewne precedensy i później idą dalsze pewne jakieś działania, których ja nie rozumiem, z którymi się może nie godzę, może rzeczywiście jestem jakiś staroświecki, nie dorosłem do tych czasów, jakoś to mi się nie podoba. I taki przykład dam, może tak szybciutko, bo już późno jest, ale postaram się jak najszybciej. Tutaj przykład dam w sytuacji, kiedy nastąpiła katastrofa samolotu w Smoleńsku i z żoną z Torunia pojechaliśmy do Warszawy w takim odruchu, żeby po prostu tam w jakiś sposób oddać hołd rodzinom, tym zmarłym, pochylić się. Z żoną szliśmy w tej kolejce przed Pałacem Prezydenckim 17 godzin, w tym tłumie tysięcy ludzi i naprawdę to było dla mnie wielkie przeżycie, które dotychczas pamiętam, bo czułem się jak za tych czasów właśnie Solidarności, gdzie z przodu szli górnicy w kapeluszach, gdzieś po prawej stronie z uczelni z MCS-u pracownicy szli, żona dziś zaopiekowała się starszą panią, która w Warszawie kiedyś prowadziła tramwaj i wszyscy ci ludzie byli dla siebie mili, sympatyczni, była wspaniała atmosfera takich właśnie Solidarności. I tam na koniec gdzieś jakimś takim symbolem pozostał krzyż postawiony, no i ktoś stwierdził, że właśnie ten krzyż tam jest niepotrzebny, że po co w tamtym miejscu, jak może być w kościele, mogą ci ludzie sobie pójść do kościoła się pomodlić. Niby takie proste, każdą rzecz można wytłumaczyć w sposób taki niby logiczny. I to był pewien precedens w naszej właśnie tutaj sferze kulturowej, obyczajowej w kraju. I to było, powiem wprost, wyciągnięcie właśnie, nie wiem, czy świadome, czy nieświadome, ja tego nie wiem. Natomiast de facto wyciągnięcie ręki w stronę środowisk pewnych skrajnych, wprost lewackich i później były incydenty, jakie były, to się później rozlało w sprawie krzyża też w całym kraju. I chciałbym teraz wrócić właśnie na poletko tutaj tego osiedla i tego kościoła. I też nie wiem, czy to świadomie, czy nieświadomie, ale proszę Państwa, ja jestem tym przerażony, dlatego że jeszcze trochę to w Toruniu zachęceni tym właśnie, bo tutaj to jest wyciągnięcie ręki w stronę środowisk właśnie lewackich, skrajnych, że w Toruniu, bo zawsze można pretekst znaleźć, obywatele się zorganizują, tak zwani obywatele i zacznie się rozruba wokół budowy jakiegoś kościoła, jednego, drugiego, trzeciego i to się rozleje po całym kraju, bo to są tego typu precedensy. Ja już nie chcę tego rozwijać, bo tych precedensów jest więcej. I właśnie w ten sposób tutaj widzę akurat ten problem, tutaj w tym Gdańsku, który też mnie tutaj boli, jak na to patrzę. Dziękuję. No właśnie w przykładzie tej konkretnej sytuacji, tej konkretnej parafii, tej konkretnej świątyni, niestety, mówię to z bólem, niestety, to pytanie zawarte w zaproszeniu Waldemara, dyskusja dotycząca obecności wiary w przestrzeni publicznej, niestety coraz bardziej robi się aktualna, ważna, ważka i istotna, bo tak naprawdę my za chwilę będziemy tą większością, która jest w defensywie i musi bronić tych swoich wartości. Dziękuję bardzo. Znaczy ja nie mogę nie zareagować też, Małgosiu, na jedną rzecz. Otóż nie nadużywajmy czasami za bardzo słów Jana Pawła II. Znaczy to powiedzenie o pomnikach i o ośrodkach
ma swoją wymowę i chciałbym tylko delikatnie zwrócić uwagę, że świątynia nie jest pomnikiem. Dla żadnej wiary, dla żadnej religii nie jest to pomnik. I nie możemy na równi stawiać z przedstawieniem w jakimś zewnętrznym pomnikowym z kościołem, ze świątynią, ze świątynią. Już nie będę rozwijał tej myśli, bo to jest za dużo do powiedzenia i gdybym był trochę demagogiczny, powołałbym się na Pismo Święte i na słowa Chrystusa, który powiedział odpowiednie słowa do Marii Magdaleny, która umyła go olejkiem nardowym i słowa Judasza. I myślę, że ci, którzy znają Pismo Święte, to wiedzą, o jakich słowach tu mówię, ale to, żebyśmy w ten sposób nie patrzyli. Myślę, że to trochę też niezależnie od tego, że tutaj dużo słów padło, być może zbyt ostrych, które są pewną interpretacją, tylko że mam często wrażenie, że no, czasami patrząc na z zewnątrz na pewne procesy, które mają miejsce, o których tu kolega powiedział nawet, to nasuwają się pewne interpretacje i to są groźne interpretacje, które próbują kanalizować może rzeczy nawet, które nie chcemy, ale w opinii publicznej tak są odbierane. Zwłaszcza, że media bardzo często to podchwytują i nagłaśniają i kanalizują. Dla swoich jakichś tam celów nie będę wnikał, jakich nie będę posądzał. Jeszcze ta rzecz, która mi niepokoiła od samego początku i dla której ta debata też między innymi się odbyła, że zauważyłem bardzo niepokojące, znowu po raz kolejny to powtórzę, niepokojące zjawisko, szczególnie w środowisku gdańskim. Wszystkie przedsięwzięcia, jakie są związane z Kościołem, adresowane są do księdza arcybiskupa. To znaczy ksiądz arcybiskup jest jak gdyby osobą, do której się to odnosi. To jest bardzo niepokojące, że klimat, który się tworzy wokół pasterza, ma również w jakiś sposób wpłynąć na środowisko nas jako katolików świeckich. I ta debata też między innymi mogła się było po to, żeby pokazać, że to nie jest kwestia Kościoła, to nie jest tylko kwestia biskupa. To jest kwestia nas wszystkich jako członków Kościoła. Niezależnie od tego, jak daleko czy blisko od niego jesteśmy. I to mnie najbardziej w tym wszystkim niepokoi. I mam nadzieję, że uda się w jakiś sposób postawić na normalne tory to wszystko. Też zadałbym też pytanie dotyczące tych konsultacji i w ogóle wszystkiego tego, co obserwuję w tym życiu publicznym naszym, ile osób ma zaprotestować, żeby odbyły się konsultacje? Znaczy, mamy w tej chwili, to jest retoryczne pytanie, proszę nie odpowiadać, to jest retoryczne pytanie. Mamy w tej chwili taki klimat, że im głośniej, im donośniej, im bardziej agresywnie się będziemy odnosili, tym jest to bardziej słuchane. Znaczy to też przypomina pewne czasy i nie chciałbym do tego wrócić. Moje siwe włosy jeszcze przypominają mi okres, kiedy pewien klimat ideologiczny, polityczny miał wpływ na pewne rzeczy i to mnie trochę niepokoi. Ja tak przepraszam, że ja przerwę tę dyskusję, bo kończą się dwie minuty i też prosiłbym nie odbierać tego do siebie, bo każdy z nas mógłby w jakimś stopniu mniej czy więcej się zauważyć w tym obrazku, który zjawił się na Facebooku, jak ci, którzy mają okazję bywać co jakiś czas na nim. Nie patrzmy na otoczenie tego, które jest tu, może równie dobrze, może być inny domek narysowany, ale chciałbym tylko przytoczyć. Jestem człowiekiem głęboko wierzącym, codziennie w modlitwie rozmawiam z Bogiem i wielokrotnie przekonałem Go, że to ja mam rację. Myślę, niech to będzie też pewnym mottem tych, którzy biorą udział w tych konsultacjach i mam cichą nadzieję, że no, zdrowy rozsądek i widzieli jednak kulturotwórczej roli
kościoła w historii, nie tylko teraźniejszej, ale i przeszłej, będzie miał tu jakiś decydujący głos. Oczywiście ja byłbym też zwolennikiem tego, żeby jednak do konsultacji wzięło udział bardzo dużo osób. Wiemy, że nasze społeczeństwo niestety nie jest przyzwyczajone jeszcze do tego typu formy dialogu, zwłaszcza, że akurat to jest po raz pierwszy, ale gdyby tak zastosować to do wielu innych przedsięwzięć, już nie będę wspominał jakich, pewnie byłyby inne zjawiska i inaczej by się to potoczyło. Mam cichą nadzieję, że Rada Miasta również weźmie to pod uwagę i będzie te konsultacje prowadziła w wielu sprawach, które dotyczą żywotnych spraw Gdańska. Ja tylko mogę, jakby kontynuując wypowiedź kolegi, Waldku, całkowicie się z tobą zgadzam, zwłaszcza z tą rolą kulturotwórczą i organizator, kościół jako organizator wielu naprawdę pożytecznych inicjatyw, zwłaszcza charytatywnych. I to trudno nie oddać kościołowi wielkiej roli, którą zawsze w naszym społeczeństwie pełnił i pełnić będzie. Natomiast odnosząc się do słów kolegi o konsultacjach, podjęliśmy również taką decyzję z nadzieją, że bardzo dużo osób pójdzie do tych konsultacji. I to nie było tak, że jak z tej rozmowy mogłoby naszej wynikać, że myśmy wiedzieli, że pójdzie nikły procent, a jednak się zdecydowaliśmy, bo ten nikły procent będzie taki, jak chcemy. To nie było tak. Myśmy po dyskusji, po wielu dyskusjach, w wielu miejscach, kolega mówi, że większość była za, ja na tym spotkaniu, o którym mówiłeś, Grzegorz, miałam wrażenie, że właśnie to wszyscy mieszkańcy byli przeciw, a tylko nieliczne osoby były za, ale nieważne, bo w tej chwili właśnie, żeby uniknąć tych różnych, ja wierzę, że ty mówiłeś w dobrej wierze i nie po to, żeby skłamać, tylko mamy różne widzenie rzeczy, w związku z tym chcemy tego uniknąć i dlatego chcieliśmy tych konsultacji z nadzieją, że wiele osób na nie pójdzie i mam nadzieję, że jeszcze wiele osób weźmie udział do 16 maja. Dziękuję bardzo. Chciałbym powiedzieć, że obawiam się, że to zaogni sytuację jednak. O tym, dziękuję bardzo. To czy jest regulamin, który mówi o tym, w jaki sposób będą te głosy liczone? To znaczy, jeżeli przyjdzie 10%, to czy te 90% mówi o tym, że nie można podjąć decyzji, czy też będą brane tylko te głosy, które brały, czyli jeżeli powiedzmy pójdą dwie osoby. Już pani odpowiadam, rozumiem, o co pani pyta. Proszę pani, tutaj jest taka sama zasada. Można? Taka sama, nie chcę krzyczeć, przepraszam. Taka sama zasada, jak w wypadku każdego głosowania. To znaczy, jeżeli ktoś nie idzie na głosowanie, to również głosuje. Z pełną świadomością. Nie poszedł. No dobrze, tylko jeżeli, czy jest wymagana na przykład jakaś taka ustawowa większość? Nie, nie. Czyli jeżeli pani, przyjdzie 10 osób? Proszę pani, to jest opinia, ale jeżeli pani chce więcej szczegółów, odsyłam do uchwały Rady Miasta sprzed tam kilku lat, którą podjęliśmy o sposobie przeprowadzenia konsultacji. Dziękuję bardzo. Znaczy ja chciałbym skończyć rzeczywiście to spotkanie już oficjalnie, tylko powiedzieć, że szkoda, że nie podjęto decyzji o referendum. Wówczas byłoby jasna i kryształowa i czysta sytuacja. Wówczas to jest dla wszystkich jasne, że jest to referendum. Jeżeli jest to referendum, to mój głos. Nie, to znaczy w tym znaczeniu, że nie idę. Dla całego miasta. I to problem.
Nie ryzyko, nie Grzegorz ryzyko, tylko to koszty, koszmarna ilość pieniędzy, które... No to, to proponuję, równie dobrze można było to referendum zrobić przy okazji wyborów samorządowych, które będą się za półtora roku. Mam nadzieję, że nic się nie stanie, nic się nie stałoby, gdyby kościół nie odsunięto budowę kościoła a te półtora roku. Uważam, że dlatego Szwajcaria mi się podoba, że tam jest referendum i jest ta czysta, klarowna sytuacja. Jest wszystko oczywiste. Ja po chrześcijańsku myślę, że na zakończenie ja bym proponował, że tutaj no my wspólnie oczekujemy jakiejś życzliwości, jakiegoś naprawdę ugodowego podejścia tu od władz, które mogą o tym zadecydować. Z drugiej strony naprawdę jest wiele problemów. Dzieci noszą za ciężkie tornistry. Jest wiele osób chorych, ma problemy z dojazdami. Jest wiele osób bezrobotnych, zaniedbane szkoły, dzielnice. Pracy mają radni i władza naszego miasta ogrom. To nie jest naprawdę jakiś problem, żebyśmy tu wszyscy, jak jesteśmy, debatowali i wszyscy musieli o tym rozmawiać. Dlatego ja miałbym taką generalną prośbę, że naprawdę życzliwość władz, które mogą o tym podjąć zasadnicze kwestie i decyzje. I dziękuję księdzu tutaj za tą odwagę i zdeterminowanie, bo to ciężki czas i dla księdza arcybiskupa. I zgadzam się z tobą, Waldku, że nie powinno tak być, że personalnie przedstawia się określone osoby z jednej strony i stają się jakby stroną w walce nie wiadomo o co. Także bardzo bym o to prosił. I pani przewodnicząca, jeszcze też prośba, żebyście wzięli pod uwagę to, o czym tutaj pan kolega z Torunia mówił, że wasze rozstrzygnięcie może być precedensowe w skali kraju i możecie otworzyć przysłowiową puszkę z Pandorą, tak? Że naprawdę to może mieć ogromny wpływ na wszelkiego typu inwestycje w Polsce związane z miejscami kultu sakralnym. Naprawdę, proszę to wziąć pod uwagę. Ja na koniec zapraszam do kaplicy na razie Jana Pawła II na mszę świętą w tygodniu czy w niedzielę. Zobaczycie, ile ludzi przychodzi na mszę świętą. W najbliższą sobotę jest pierwsza komunia. 62 dzieci po raz pierwszy przyjmie Pana Jezusa do swojego serca. Tyle dzieci nie ma nawet tam, gdzie jest 15 tysięcy ludzi, a ta parafia liczy tylko 3 tysiące. Był sakrament bierzmowania, udzielane są inne sakramenty i tam jest najlepsza odpowiedź, czy ten kościół jest potrzebny, a jak kiedyś czytałem też na jakimś forum internetowym, ludzie z parafii się wypowiadali, budujcie szybko, bo tam nie ma gdzie nogi włożyć. I taka jest prawda. Jeszcze raz zapraszam do siebie. Kawę postawię. Dziękuję serdecznie za obecność. Mam nadzieję, że było to w miarę kulturalnie.